No i jak zapowiadałem, tutaj będziemy dzisiaj kucharzyć troszeczkę. Marcin tutaj Ja podglądam, Tak, bo Marcin ja podgląda, podglądam bo jest ja pizzę robię. idealnie okrągłe. To jest fantastyczne, bo jak ja bym to robił, to już miałaby kształt serca albo gwiazdy jakieś. No Marcin tutaj opowiada właśnie, że się tak trochę bawił w takie, że tak powiem, wegetariańskie wariacje na temat wegańskie pizzy. nawet, Wegańskie. wegańskie nawet. Z, No, ale my z dzisiaj... bardzo sympatycznymi ludźmi z Vegan Ramen Shop, gdzie faktycznie z Mikołajem Boratyńskim, szefem kuchni Vegan Ramen Shop, gdzie zazwyczaj robi wegańskie rameny, zrobiliśmy tak, że redukcję tego ramenu położyliśmy jako bazę sosu i dodaliśmy do tego zredukowane pomidory. No trzeba się pobawić, ale ja jestem mięsny, więc No, ja więc po dzisiaj prostu będzie lubię normalnie z kokre. mięsem, salami i tak Świetnie. dalej, także jakaś taka a la szynka. Myślę, że będzie smakować, zaraz pokażę, jak będzie upieczona już na stole, a ja się zabieram za jak to się mówi? Przyprawianie z góry, bo ciasto już mniej Tak. więcej uformowałem. No i piecze się druga tutaj. W miarę szybko, bo to jest dość taki wysokotemperaturowy piec. A tam właśnie skończyli pierwszą pizzę, a Marcin właśnie idzie już pomału kłaść mięso na grilla. Musisz wystąpić w filmie, O, powiedz. proszę bardzo. To ty tak Jest ładnie Marcina krzyczałeś, tutaj. co? Nie wiem, czy słyszeliście, jak wył troszeczkę z tęsknoty za panem, ale tutaj miał dobrze. Co Dobrze, chwilę tak. go tutaj doglądano go tutaj co chwileczkę, nie? No. A to jest ta pizza, która przedtem widzicie, piekłem. Wspaniałe. Nie wiem, czy tutaj Maćka mogę pokazać. Wyśmij. Mogę, Maciek. Jestem. To jest realizator wideo. I tutaj Marcina, menadżer, tak? Proszę, No, a Marcin tutaj nam realizował to i od Marcina mam internet, Maciek, tutaj zareklamuję. Przepraszam, Maciek, mi się Marcin, Maciek. Maciek, to ten Maciek. Maciek realizował, bo tam ma takie studio przenośne i internet ma od Maćka. Także tam te streamy to dzięki wspaniałemu internetowi od Maćka. Z Ostruk.net. Dobra. Dobra, to już wyciągamy i zaraz przełączamy butlę, bo Marcin będzie improwizował na takim moim grillu gazowym, prawda? Bo normalnie Marcin ma troszeczkę inny sprzęt. Wygląda dobrze, nie? Mhm. Pięknie wygląda, jak wjeżdża na stół. A co tam? Oj, uważaj. Powiedz, że to już szósta dzisiaj, nie? No tak, łącznie to piąta. Ale wcześniej zjedliśmy trzy, zanim materiał kręciliśmy. Proszę, to my pojechaliśmy do Katowic jeść, a wy tutaj sobie dogadzacie. Dobra, przekładamy ten. Przekładamy butlę i teraz Marcin będzie robił steki, a ja będę kręcił. Dobrze, to ja idę do steków, biegnę. Lubię takie nowinki, masz bardzo fajnych, dużo gadżetów do kręcenia. Proszę, czekaj. No i wiecie, my się pogubiliśmy. O, popatrzcie. To jest ribeye, bardzo fajnie przerośnięty tłuszczem, sezonowany na sucho, dosezonowywany na mokro. I to trzeba dalej zrobić. Pokażę, tak. Otworzyć, wyciągnąć i osuszyć ręcznikiem papierowym. A, to dobra, celuję w ciebie. Tutaj ja miałem swoje stanowisko do pizzy, miejsce. A teraz Marcin przejmie to miejsce i będzie przygotowywał steki. A zaraz pokażę, jak kładziemy na ogień. O, i Marcin tutaj fachowo będzie przygotowywał. No warto jest wybierać mięso, które jest zawakowane, wtedy ono może spokojnie sobie w lodówce nawet 2 tygodnie leżeć. Oczywiście musi być zapakowane próżniowo, tak jak tutaj, że nie ma żadnych kawałków tłuszczu. No mi dzisiaj to rzeźnicy w polskich stekach rano wycinali i pakowali z takiego wielkiego batona mięsnego wycinali, więc... Bo to trochę tak improwizowane, bo myśmy taki jakby program ustalili, że tak powiem, w ostatniej chwili. No, tu jest ściereczka, proszę bardzo. O, świetnie. Dobrze, teraz spróbujemy soli. Sól. Tutaj, proszę bardzo. Sól. No i to jest ten mit, chociaż myślę, że on już nie pokutuje tak za bardzo, żeby nie solić mięsa przed smażeniem, ale jeżeli jeszcze ktoś go pamięta, to chodziło o zrazową, która jest faktycznie twarda, ale tutaj, kiedy mamy takie tłuściuteńkie mięso, to naprawdę, jak możecie zauważyć, bardzo uficie. Ale o to chodzi, naprawdę sporo. No przyznam, że takiego porządnego steka to chyba nie jadłem nigdy. Ja też nie przepadam, jestem, ale to wygląda bardzo dobrze. Jestem człowiekiem, który się strasznie czepia, jeśli chodzi o wysmażenia, bo jeżeli to jest tak tłusty kawałek jak tutaj, to ja bym prosił tak trochę więcej wysmażonego. Można go właśnie dobrze wysmażyć,
wtedy ten tłuszcz śródmięśniowy się fantastycznie rozpuszcza. No i sprawia, że mięso jest naprawdę fantastyczne. Dobrze. No i dobrze. Dobra, no to idziemy odpalać grilla. Przekładam butlę i idziemy odpalać. Dobra, grill się tutaj już rozgrzał i Marcin wrzuca, popatrzcie. Pyk. Przyznam szczerze, że takiego steka jeszcze nie jadłem. 2 minutki, może 3. Może 3 minutki i będzie ekstra. Pokażemy, jak się upiecze. Jak jest taki tłusty, nie trzeba go wysmażać tak, żeby był medium rare, bo ten tłuszcz się fajnie rozpuści, więc można troszeczkę poczekać, żeby sobie posiedział tam. No. A pizzę żeśmy zjedli. No. Była pyszna. Drugą falą mnie, nie wiem, czy tak kurtuazyjnie, czy... No ale... Ale... Mówią, że dobra. No i nastąpiła chwila, że wyciągamy. Mocę trzeba wyciągnąć na deskę i to z każdym mięsem, czy to są steki, czy to jest kurczak, czy ryba. Wyciągnąć na deskę i zostawić, niech to sobie przez ostatnie 5 minut przed jedzeniem odpocznie. I teraz może dodać pieprz, żeby się w tym momencie pieprz pojawił, a nie przed grillowaniem. Tutaj też się dowiedziałem się, takich rzeczy. Zrobi się po prostu gorzki. No i teraz tutaj pokażemy. Leci coś? No ciepło jest. Nie, no leci. To przekręcił tak, że taki... No i co grubsze możesz tam, nie? I jak się ten, jak sobie postoi, pocieszy się troszeczkę, to... Za chwilę będziemy próbować. To będziemy próbować. Powiem szczerze, że ja, jak już wspomniałem, ja fanem steków nie jestem, ale ten mi smakuje. I ja zazwyczaj takie, jeśli już próbowałem, to takie bardzo well done, tak? Jak to mówią. Ale tutaj to, co przyrządził Marcin, dokładam już któryś kawałek. I? Możesz sobie zamówić. Jest bardzo okej. Mają sklep internetowy, zapakują ci do styroboxa. Aha, i przyślą. I jeszcze wpiszesz jaja 20 i masz 20% rabatu. No proszę. Ale jaja. Tylko jeszcze nie powiedzieliśmy gdzie. Polskie steki. A, polskie steki. Jaja 20, 20% pustu. No, jak normalnie... jaja 40, to 40. Tak, w zasadzie normalnie oficjalny rabat jest jaja 10, ale dla kolegów zawsze. Słuchajcie, teraz się czuję jak ten, jak taki był film amerykański, gdzie co chwilę coś reklamowali. No i my też, każdy coś tam reklamuje. Tak, to ja wiesz, to jest karma dla toru, psi bufet. Woda mineralna z dowozem, wozi woda. To się Łukasz Bąk z karoserii śmiał, że jest tak, że jakby braliśmy mięso, to byłem na mięso z polskich steków. Bułka od Pawła Jęczewskiego i tam tak. I co, tak każdy, wszystko od każdego, bo to są po prostu najbardziej jakościowe produkty, dzięki temu tak to fantastycznie się je. No i najlepiej właśnie. Ale nie, złapać. Powiem wam, że dobre. Naprawdę dobre. Naprawdę dobre. I te tłuste kawałki konsumować. Jada kolega, ma. Tłuste kawałki, o proszę bardzo. Ja jako wielki znawca steków. Jesteś szczęśliwy? No widzisz, pierwszy raz pojechałeś. A popatrz tutaj, uśmiechnij się tu do kamery, patrz, tu. Tu. No, co się ma uśmiechać, tam mieć przy kamerze kawałek jedzenia i o. Jeszcze trzeba poprosić tego. Daj jeszcze ode mnie, bo ten, bo tu jest kostka. Z kostką masz, proszę bardzo. Tak jest. No i kontynuujemy. No i zjedliśmy pizzę i przepysznego steka. I teraz jeszcze taki toast. Ja herbatko. Herbatką? No, jedzie, prowadzi Marcin. Ale reszta może winą. Winę. A nie, Maciek też nie może. Kurde. A wszystko Maciek. Mogę? Ale wszystko już pusty. Herbatką. 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 No i szefowa. Herbatką. Małżonka moja. Szefowa. No, oburzyła się, że tak do niej powiedziałem. Przepraszam. No. Dobrej nocy wszystkim życzymy. Proszę cię, nie mów tak. I machamy jak w familiadzie. Machamy jak w familiadzie. Czekajcie, odłożę kieliszek. Mam nadzieję, że się podobało. Coś dowiedzieliście się w temacie gotowania i latania. I polecamy, jak widzieliście, można się fajnie rozwalić na kanapie i pograć sobie na konsoli. Jeszcze raz, nie? No. Lepiej nie podjadać wtedy tłustych steków, bo można pobrudzić pada. No właśnie, tłustych steków przy samym lataniu może nie. Ale po, jak widać, jak najbardziej. Dobrej nocy.